Czasami można usłyszeć opinię, że najważniejsza jest idea lub intencja. Natomiast styl, forma, szczegóły to wszystko jest drugorzędne lub wręcz nieważne. Jednak po bliższym zastanowieniu się widać, że pogląd ten ma usprawiedliwiać niechlujstwo wykonywanej pracy, a to jest nie do przyjęcia z racji kulturowych i edukacyjnych. Kto będzie chciał słuchać koncertu wielkiego mistrza, jeśli instrument jest nienastrojony? A przecież kompozycja sama w sobie jest piękna. Chcąc wyrazić myśl wielką i myśl małą, musimy zawsze pamiętać o szczegółach, o dokładności, o doskonałości. Tak bowiem jest skonstruowany człowiek, że musi dbać o stronę zewnętrzną, cielesną, materialną swojego życia i swojej pracy. Nasza praca jest ciągle przedzieraniem się przez różne uwarunkowania i ograniczenia, które trzeba pokonać i których nie można lekceważyć. Zacznijmy wobec tego od pierwszej lekcji, jaką jest lekcja pisania. Analfabeta to ten, który nie zna alfabetu, czyli nie zna liter. Nie znając liter, nie może czytać wyrazów, a tym samym i zdań, a w końcu nie przeczyta ani artykułu, ani książki. Nie znając liter, nie napisze wyrazu, zdania, książki. Tragedia. W ten bowiem sposób jest odcięty od możliwości korzystania z dziedzictwa kultury, która w największym stopniu jest dziedzictwem literackim. Ale z tego powodu analfabeta jest również odcięty od możliwości przekazywania swojego wewnętrznego głosu, który jako zapisany trafić może do całego świata. A choć mowa może zostać odpowiednio nagłośniona, nagrana, by przekroczyć granice pokoju lub domu, to jednak słowo zapisane jest niepomiernie bardziej ekspansywne. Dlatego właśnie tam, gdzie zabiega się o społeczeństwo wykształcone, nauka alfabetu stoi na pierwszym miejscu. Ale alfabet to tylko symbol. Nie wystarczy znać litery. Trzeba jeszcze zapisać lub odczytać całe wyrazy, a potem zdania, akapity, księgi. Nauka pisania nosiła kiedyś miano kaligrafii, czyli pięknego pisania. Nauka ta odeszła do lamusa. Dzieci w większości szkół nie uczą się kaligrafii. A jeśli nie uczą się starannego zapisywania liter, to czy w ogóle uczą się sztuki pisania? Przeglądając notatki studentów, możemy przekonać się, że w szkole nie ma nauki pisania. Wskutek tego każdy pisze jak potrafi, a to oznacza, że większość po prostu bazgroli. Bazgrolenie jest oryginalne, bo każdy bazgroli po swojemu. Tylko że te bazgroły to bazgroły. Trudno jest je odczytać, a czytanie nie sprawia przyjemności, nawet ich autorowi. Pisanie musi być udręką, jak wszystko, co robi się bez sztuki. W związku z tym warto przypomnieć, że gdy dawniej uczono kaligrafii, to zdawano sobie sprawę nie tylko z estetycznych efektów, ale również z aspektów wychowawczych. W jednym ze starych podręczników możemy przeczytać: nauka każda ma dwie strony, materialną i formalną. To jest powinna kształcić i wychowywać, albowiem jest nie tylko celem dla siebie, ale i środkiem do osiągnięcia celu, jakim jest zawsze i wszędzie wychowanie. Wtedy tylko nauka kaligrafii ćwiczyć będzie nie tylko rękę, ale kształcić także umysł, albowiem pobudzi uwagę, podnieci wolę ku dobremu, przyzwyczai do karności i posłuszeństwa, zaostrzy zmysł porównawczy i krytyczny, bystrość i sąd, obudzi zamiłowanie do piękna, prawidłowości, taktu, zgodności, czystości i porządku. Aż trudno uwierzyć, że tyle pożytków płynąć może ze zwykłej, zdawałoby się, umiejętności, jaką jest kreślenie czytelnych liter. A jednak to prawda, bo ucząc dzieci kaligrafii, osiągamy bardzo ważne cele wychowawcze wpływające na całą osobowość, na całą kulturę dziecka, która legnie u podstaw dalszego rozwoju pięknego i harmonijnego. Brak tej umiejętności oznacza rozkojarzenie, chaos myśli, rozedrganie uczuć, nie mówiąc już o tekście, który przychodzi z trudem rozczytać.
Potwierdzają to i współcześni nauczyciele, którzy wprowadzają kaligrafię do szkół. Spostrzegają ze zdumieniem, że sztuka ta pozwala na poprawienie wyników w matematyce. Dlaczego? Bo uczy skupienia. Rozprawiając o sprawach wielkich, nie zapominajmy o małych, często lekceważonych, ale takich, które mają dalekosiężne i wielkie skutki. Do takich należy nauka kaligrafii, która nie tylko pismo, ale i człowieka czyni pięknym. Szczęść Boże!